Dobrze, moi drodzy, z nami są zawodnicy teamu Cross Racing Team. Ja ich przedstawiać nie będę, przedstawią się sami. Każdy ich zresztą chyba zna. Anna Szafraniec. Kornel Osicki. Bogdan Czarnota. Katarzyna Solus, chyba Miśkowicz. Dobrze, moi drodzy, sezon 2014 dobiega końca. Macie jakieś plany startowe? Jest jeszcze jeden start w sobotę, jeszcze nie wiemy gdzie. I nie wiemy, czy tam wystartujemy, zobaczymy, jak targi nas tutaj zmęczą. Czy to będzie start niespodzianka? Tak, duża niespodzianka będzie. Ale MTB? Tak, MTB. Kornel, wyczytałem w internecie, że ty masz taki przydomek w tym sezonie, Kornel Guma. Nie wiem, co to ma znaczyć. Może ty rozwiejesz, że tak powiem, tutaj te wątpliwości, o jaką gumę tutaj konkretnie chodzi. Nie wiem, może o gumę w nogach, ale myślę nie. Naprawdę, tak mówiąc, to chodzi pewnie o to, że dość często miałem pecha na wyścigach. Przytrafiały mi się właśnie defekty, często łapałem gumy. No po prostu czasami jest taki cięższy sezon, który trzeba przetrwać i patrzeć w przód pozytywnie. No ale mimo to kilku sukcesów nie brakowało. No na pewno był to dla mnie ciężki sezon i jakieś mimo tego małe sukcesy, bo małe, ale się pojawiały. Rozumiem. Bogdan, to już twój chyba 42 sezon na polskiej scenie MTB, czy który? No nie wiem, to ty chyba jesteś lepszy w liczeniu, a ja nie pamiętam, ale na pewno coś koło tej liczby. Wiem, że intensywnie uczysz młodych zawodników, sam jeszcze zdobywasz sukcesy. Powiedz nam, jak twój sezon w tym roku się udał? No, można powiedzieć, że pierwsza część sezonu była dosyć taka ciężka. Generalnie w osiągnięciu mety, bo to albo były jakieś tam problemy sprzętowe, albo zdrowotne i generalnie nie szło dojechać do mety. Ale już tak patrząc od czerwca, już generalnie wszystko wróciło do normy. Idą za tym lepsze wyniki. Zobaczymy. Może uda się, że do końca będzie bez defektów. Katarzyna, to samo pytanie do ciebie. Wiem, że ty się coraz bardziej rozkręcasz, tak jakby jesteś wschodzącą gwiazdą polskiej sceny MTB, mimo że to nie jest twój pierwszy sezon, wiadomo, ale gdzieś tam gonisz te zawodniczki z naszej ścisłej czołówki, prawda? Na pewno się staram, to jest drugi taki dobry sezon dla mnie. Ja jestem zadowolona, na szczęście właśnie nie miałam tak dużo defektów jak chłopaki, także mogę uznać, że ten sezon był szczęśliwy w sumie. Jeszcze wrócę na chwilę do Kornela. Kornel, to był twój pierwszy sezon w nowych barwach, czego zapomniałem dodać. Powiedz nam, jak, że tak powiem, przeszła twoja transformacja? No przeszła, myślę, dość pozytywnie, choć właśnie ten sezon był ciężki, bo był pechowy, dużo miałem pecha, ale mam nadzieję, że następny już będzie o wiele lepszy i wszystko wróci do normy. Także wyniki i brak pecha, po prostu będzie więcej szczęścia i będą lepsze wyniki. Anna, mistrzyni Polski w maratonie. Opowiedz nam o tym. O czym mam opowiedzieć? Że jestem bardzo szczęśliwa, że zdobyłam koszulkę. No i cóż, no. Mistrzostwa świata? No, muszę przyznać, że były bardzo udane. Jak dla mnie. Mając w zasadzie tydzień na przygotowania. Bo, czyli uprzedziłam pytanie, tak? Proszę. Proszę zadać mi pytanie. Właśnie, miało cię nie być i nagle byłaś. I nagle się pojawiłam. Tak, na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata dostałam powołanie. W zasadzie po Pucharze Świata w Meribel. No i tak jak wcześniej wspomniałam, miałam tydzień na przygotowanie się do tej imprezy. 16 miejsce, bardzo zadowalające. No i dzięki temu z optymizmem patrzę w przyszłość i na następne sezony. Czyli plotki o tym, że kończysz karierę, są absolutnie nieprawdziwe. Gdzie te plotki się pojawiły? Pudelek.pl czy pomponik.pl? Denteczka.pl. To denteczka miała kapeć. Pudło. Dobrze, Katarzyna, wiem, że ty mistrzostwa ukończyłaś na 19 miejscu, dobrze mówię? Tak. Właśnie do czego zmierzam? Jak ty oceniasz swoją rywalizację w takim gronie, które no, tam miałaś okazję poznać? No co tu dużo mówić, ja dostałam powołanie wcześniej, ja się przygotowywałam do tych mistrzostw. W międzyczasie byłam na Pucharach Świata w Kanadzie i Ameryce i myślę, że chociaż nie żałuję, że byłam, także do końca nie odżyłam po tym wszystkim i spodziewałam się czegoś, lepszego miejsca, ale to 20 jest, także nie jest źle. Ania, no właśnie, na naszym podwórku Pucharu Polski w cross country tak naprawdę, umówmy się, nie ma. Ale za to wygrałaś w Czechach.
Tak, zgadza się. W zasadzie w tym roku w żadnej edycji Pucharu Polski nie uczestniczyłam. Po zeszłorocznej wygranej generalki stwierdziłam, że to zwycięstwo nie ma jakiegoś tam przełożenia w ogóle medialnego, czy jeśli chodzi o reklamę dla firmy Cross. I postanowiłam startować na Pucharze Czech. Tam udało mi się wygrać klasyfikację generalną, zarówno obstawa, jak i trasy, jak i cała oprawa i zainteresowanie właśnie mediów w Czechach jest dużo większe niż w Polsce. Także skupiłam się na tym cyklu, nie żałuję tego. Tak jak mówię, konkurencja na tych edycjach, jak i trasy na bardzo wysokim poziomie. Bogdan, powiedz nam, wiem, że coraz więcej osób zaczynasz prowadzić, przygotowywać pod kątem właśnie wyścigów cross country, maratonów. Czy tej trójce teraz ty pomagasz? Pomagałem Kasi Solus, pozostała dwójka sama sobie chyba radzi. Chyba trenowałeś, dobrze. Nie pomagałeś? Trenowałem i także generalnie są osoby, ale już poza teamu cross. Powiedz, jak z perspektywy zawodnika, trochę umówmy się już, który ma olbrzymie doświadczenie na polskiej scenie MTB. Jak oceniasz, obserwujesz na pewno młodych zawodników i powiedz nam, czy tacy zawodnicy gdzieś są już rokujący w Polsce, którzy mogą faktycznie narobić trochę zamieszania, tak jak właśnie Majka, czy Poliański, czy Gołaś, którzy są młodymi zawodnikami na zachodzie w proturze szosowym, czy takich gdzieś mamy w Polsce, na MTB? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że kiedyś było więcej takich talentów, ale też były tak jakby większe możliwości na samym starcie i jest dużo, dużo młodych zawodników, gdzie przychodząc do mnie, prosząc o pomoc, pierwsze co pytałem, czy nie załatwiłoby się im jakieś grupy. I to myślę, że jest taki naprawdę duży hamulec dla nich po prostu do rozwoju, bo bez sprzętu, bez opieki ciężko cokolwiek osiągać w tym sporcie, a to jest bardzo drogi sport. I myślę, że tu tylko jest kwestia tego, żeby te kluby po prostu były prężniejsze, a na pewno jest zdolna młodzież i gdyby były warunki, to byśmy mieli po prostu taką młodzież, jak była kiedyś. A było widać, że kiedyś patrząc na 10 lat temu czy 15 lat temu na Pucharach Świata, czy coś, to nasi juniorzy błyszczeli. Taka była prawda. Tak, jeszcze możemy wspomnieć czasy, to były lata 2000-2005, kiedy były imprezy cross country kategorii E1 pana Czesława Langa. Na dzień dzisiejszy scena cross country w Polsce trochę kuleje. Kornel, co ty na ten temat powiesz? Nie da się ukryć, że kuleje właśnie scena MTB w Polsce. Marek Galiński 2 lata temu starał się reaktywować trochę tą scenę MTB, stworzyć Puchar Polski. Jednak gdy odszedł z pracy w związku, to wszystko się rozmyło. W tym roku jeszcze był ten Puchar Polski, ale żaden wyścig nie miał kategorii UCI. Nie były w ogóle ze sobą powiązane, nie było żadnego przełożenia medialnego z tych wyścigów. No jedynym wyścigiem wysokiej rangi to jest wyścig Mai Włoszczowskiej, który odbywał się tydzień temu. I jak na razie nie widać jakiejś świetlanej przyszłości dla polskiego MTB pod względem wyścigów. Czyli tak naprawdę zostaje nam scena polskich naszych maratonów, których jest jak grzybów po deszczu wyrosło, prawda? No jeżeli nie to ściganie za granicą? Zdecydowanie, ale tak jak rozmawialiśmy o Pucharze Czech, te wyścigi są niedaleko naszej granicy, także i wszystkie są z kategorią C1. Także da się, tylko po prostu w Polsce potrzeba kogoś, żeby się za to wziął, tak jak właśnie Marek Galiński 2 lata temu starał się, Marka zabrakło i nagle się wszystko rozsypało, niczego nie ma, także tylko i wyłącznie zostają nam wyścigi za granicą, aczkolwiek bardzo dziwi mnie mała frekwencja zawodników z Polski, bo narzekają, że nie mają się gdzie ścigać, nie ma zawodów. A tutaj właśnie Maja Włoszczowska organizuje wyścig z kategorią C1, gdzie można pościgać się z naprawdę dobrymi zawodnikami ze świata. I praktycznie nie było nikogo. Większość startujących była z zagranicy, więc coś tu jest nie tak. Raz narzekają, a jak już jest jakiś wyścig, to i tak nie startują. Więc nie wiadomo, po której stronie leży problem. A myśleliście może, by wziąć sprawy w swoje ręce i faktycznie coś z tym pucharem zrobić lub gdzieś podnieść jakkolwiek rangę wyścigów w naszym kraju, Bogdan?
Tak naprawdę to nie myślałem. Może bardziej tam mógłbym pomóc przy takim wyścigu, ale patrząc na to nie ma możliwości, żeby coś takiego organizować. Może bardziej przy trasach zorganizować jakąś dobrą trasę. Przy tym jak najbardziej mógłbym pomóc. Przejdźmy teraz do części mniej oficjalnej. Tak. Ania. Ania, ja muszę to pytać. Słuchaj, to pytanie tak często padało na Facebooku, czy... Nie, naprawdę. Ja tylko wyciągam informacje ze świata. Czy to jest pieczonek zaręczynowy? Nie, sama sobie kupiłam, ale ładny, czy nie? No jest piękny, ale słuchaj, te kilkadziesiąt tysięcy fanów naszego portalu musi o tym wiedzieć, czy po prostu twoja ręka jest wolna nadal. Ale czy ten portal jest plotkarski jak pudelek, czy nie? To jest tylko merytoryczna informacja. Nie. No nie, naprawdę, kupiłam sobie sama. Ale jest ładnie. Tak? Czyli, moi drodzy, Anna jest nadal. Tak, jest. Panną do wzięcia. Tak jest, zgadza się. Dobrze. Kornel, czy to prawda, że w tym sezonie miałeś tyle gum, ponieważ nadal jeździsz na dętkach? Nie jeżdżę na dętkach. Jeżdżę na oponach z systemem bezdętkowym, jednak było dużo ostrych kamieni i trochę niefartu i tak się to kończyło właśnie. Dobrze, następna plotka. Słuchajcie, nie mam tutaj w moich notatek żadnych plotek, ale to co prawda Bogdan, że tak jak gdzieś słyszałem, Borys Szyc, jeden z aktorów, ma być twoim podopiecznym i z triathlonu wychodzi w scenę MTB. Czy to prawda? Myślę, że tak. Rozumiem, że podejmujesz się tego zadania. Tak, oczywiście. Jak się tylko zgłosi jeszcze raz, to tym razem go przyjmę. Katarzyna, na twój temat nie mam żadnych plotek, ale możesz nam sama coś opowiedzieć. Ja chętnie posłucham na przykład, co ty jesz. Nic. Dzisiaj jadam bardzo dobre fryteczki. Bardzo dobre fryteczki? Tak. W sezonie niefryteczkowym? No, czyli chyba standardowo. Nie ma żadnych nowości, naprawdę ta dieta jest podobna. Nuda, ale jem z glutenem, o. Jeszcze jem gluten. A mleko? Piję, prosto od krowy. Jestem z buką. Dobrze, moi drodzy, jeszcze krótkie pytanie na temat rowerów. Wiem, że Cross słynie z tego, że testuje na was różny sprzęt. Tak, to dokładnie, testuje na was różny sprzęt. Opowiedzcie pokrótce, bo wiem, że tych rowerów jest wiele. Na czym jeździcie, w jakiej konfiguracji, tak w trzech zdaniach, po kolei. Ja jeżdżę na B+ie. I co mam powiedzieć? No świetnie nam się współpracuje razem z moim B+ikiem. Nie wiem, jako kobieta mogę powiedzieć, że nawet pod względem wizualnym mi się podoba, bo dla nas to jest bardzo istotne. No i bardzo dobrze się dopasowaliśmy do siebie. Czy były trzy zdania, czy nie? Trzy zdania, a ja mam takie, no właśnie, moje osobiste bardzo ważne pytanie, bo jest też R+, czyli 27,5. Jaka jest wasza jakby subiektywna ocena tych dwóch kół? Tak, ja osobiście jeździłem na jednym i drugim i 27,5 cala dla mnie w ogóle nie ma racji bytu. A jak to wygląda z punktu zawodników, którzy są naprawdę na zupełnie innym poziomie niż ja i mają na ten temat więcej do powiedzenia? No ja przez większą część sezonu właśnie ścigałem się na rowerze na kołach 27,5 cala i uważam, że na trasy cross country jest dobry, jest o wiele dynamiczniejszy ten rower. Zgodzę się, że na maratony się mniej nadaje, jednak tam większe koło robi lepszą robotę, ale na kręte trasy z nawrotami, z przyspieszeniami jak najbardziej ten rower zdaje egzamin. Może dlatego te gumy łapałeś? Ja uważam, że faktycznie rower na duży kołek jest dużo lepszy na maratony. Też jeździłem na R+, testowałem go zaraz na początku sezonu i faktycznie jest ten rower bardzo zwinny, dynamiczny i taki agresywny, dużo bardziej niż ten rower 29 cali, ale jednak wybrałem te duże koła i generalnie bardziej się to nadaje pod maratony, a miałem jeździć po prostu więcej maratonów niż wyścigów cross country, a później jednak się to zmieniło. A ja chcę sobie spróbować na Munie pojeździć. Na Munie? Na Munie. Ale jeżdżę oczywiście na 29 i raczej nie zmienię. Jakoś nie. Dobrze, moi drodzy, ostatni temat, który chciałem poruszyć, do którego do tej pory nikt nie poruszał, bo wszyscy się nabierają wody w ustach i boją się o tym mówić. Sprawa już jest, że tak powiem, dawno zamknięta, może nie pozamiatana, ale gdzieś tam trwa w kuluarach i nikt na ten temat głośno nie mówi. Jest to problem dopingu w kolarstwie. I tutaj przytoczymy na przykład
legendy, ja uważam nadal, że legendy, Lance Armstronga i chciałbym poznać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Tak pokrótce. Ania. Ale dlaczego brał, czy co? No nie. Jak ty oceniasz finał tej sprawy tak naprawdę, że wszystko, że tak powiem, wyszło na jaw, on się przyznał, czy jest winny, czy jest niewinny, czy inni są winni, jak ty to widzisz? Znaczy, no nie wiem, ponieważ tak naprawdę nigdy go nie złapano na dopingu, nigdy mu nic no, nie wyszło na testach i tak naprawdę cała ta afera została rozpętana z świadków, którzy, no jego kumpli teoretycznie z ekipy, którzy powiedzieli, że brał. No tak naprawdę można każdego tak zniszczyć i powiedzieć o każdym, skrzyknąć się. A wiem, że Lens był bardzo trudnym jakby pracodawcą, bo można powiedzieć, że to był ich pracodawca. Więc nie wiem, może była to zemsta na jego osobie. Nie wiem, ciężko coś powiedzieć. Tak jak mówię, no suche fakty, czyli testy, wszystkie były ok. Więc no dobrze, a nie odnosicie wrażenia, że w dzisiejszych czasach kolarze, bo to skupimy się głównie na kolarstwie szosowym, że kolarze na wielkich turach jeżdżą wolniej? Kornel? Ciężko mi to ocenić, ponieważ nie ścigam się z nimi i w telewizji tylko jedynie można to zobaczyć. Myślę, że trzeba byłoby się spytać tych, którzy się ścigają, czyli Polaków z jakiejś grupy World Tourowej, tak? I oni by mogli odpowiedzieć na to pytanie. My tylko możemy się domyślać, obserwować, ale nie czujemy tego w nogach. No tak, kiedyś się oglądało Tour de France, był brawurowe akcje, odjazd na 200 km do mety Floyda Landisa, który ten etap wygrywał, któryś tam po prostu powstawał z popiołu nagle z dnia na dzień. Teraz kolarze są bardzo zachowawczo i atakują na kilka kilometrów do mety maksymalnie. Bogdan, jak ty to widzisz z okiem zawodowca? Znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo wyrównany teraz poziom i jest dużo główkowania i myślenia, jak rozegrać te końcowe kilometry, żeby po prostu odnieść ten sukces. Teraz bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś atakował bardzo wcześnie, aczkolwiek można powiedzieć, że Rafał Majka dwie góry przed metą zaatakował i wygrał, nie? Udało się wygrać. Także też jednak można to zrobić, ale myślę, że to bardzo dużo jest przemyśleń wcześniej właśnie, żeby osiągnąć taki sukces teraz, bo myślę, że takie wejście, wygranie, bo tam się przede wszystkim liczy wygranie etapu na każdym turze. Dużo jest odpraw technicznych, dużo jest omawiania, jak to zrobić, żeby po prostu osiągnąć taki wynik, żeby sponsorzy byli zadowoleni danej grupy. No dobrze, Kasia, pytanie do ciebie. Czy ścigając się na takim światowym poziomie z zawodnikami z pierwszej półki na Puchara Świata, z Mistrzostw Świata, czy odnosicie wrażenie, że tam też problem dopingu istnieje, aczkolwiek się o tym nie mówi? Kasia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale są w tym roku takie objawienia sezonu, że generalnie czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, ale tak naprawdę są naprawdę mega talenty te dziewczyny, które w tym roku po prostu trzeba mieć organizm, technikę i psychikę. Wszystko po prostu się złożyło i faktycznie są takie diamenty, tak jak Rafał Majka też jest takim diamentem, także raczej nie przypuszczam, ale kto wie, no. Ja raczej nie podejrzewam, no ale ja tam nie wiem, co jest. Ale nie, no faktem jest, że nikogo nie słyszałam, żeby zawiesili ani nic, także te badania wychodzą faktycznie czyste. I to cieszy, naprawdę. Nie słyszałam o takich akcjach u nas w kobietach. Czyli kolarstwo się trochę wyczyściło. Dobrze. Ostatnie pytanie, koniec sezonu. Jakieś plany urlopowe? Ania? Jakiś wyjazd dla singli, skoro jesteś, ustaliliśmy singielką? Nie, no właśnie w tym problem, że już wszystkie last minute się skończyły, także no chyba zostanę w domu, ponieważ no już nawet nie mam gdzie pojechać. Czasy pod gruszą w Sopocie? O, super, tak? Jakaś propozycja? Wieczorki taneczne, dancingi, no przecież wszystko jest dla ludzi. W sumie no już w tym przedziale wiekowym muszę się rozglądać, także może. Dzięki za propozycję. Zanotuję sobie. Tak. Dobrze napisałem? Kornel, kiedy kończysz sezon? Jakie plany? Ja już zakończyłem sezon tydzień temu wyścigiem u Mai Włoszczowskiej, ale zakończyłem sezon cross country, tak? Kolarstwa górskiego, a za niedługo rozpocznę sezon przełajowy. Będą to starty, można powiedzieć, bardziej treningowe. Nie będę się specjalnie do nich przygotowywał, tylko do następnego sezonu, a te starty po prostu będą wplecione w mikrocykle. Bogdan? Ja jeszcze mam dwa starty na maratonach.
prawdopodobnie jakiś przełaj wystartuje, ale to jest jeszcze kwestia ustalenia. A póki co dwa maratony. Urlop. Znaczy podgrusze już nie, bo jest, ma być zajęte wszystko. Ale generalnie. Już byłem w Sopocie w tym roku też, także. Ale myślę o jakichś tam cieplejszych miejscach i prawdopodobnie w listopadzie się wybierzemy całą rodziną, ale to jeszcze nie wiem dokładnie co. A właśnie, wiem, że jakaś pomoc nam zalewała, prawda? Szkody? Na razie walczę z ubezpieczycielami. Dobrze, Kasia, jak ciebie? Ja musiałam sobie zrobić dłuższą przerwę, także już skończyłam sezon jakieś 3 tygodnie temu i już wypoczywam. No, zwykle zaczynam w połowie listopada, a teraz zobaczę jak tam. Chciałabym zrobić sobie dłuższą przerwę, żeby lepiej wypocząć. Nie. Dwa razy w życiu i chyba to było wystarczająco. Na urlopie. Plany urlopowe. Pielce. Zastanawiam się nad gruszą, ciepłymi. No nowo plany ogólnie. Dobra, zastanawiamy się nad czasami pod gruszą. Ciepłe rejony, ale Bogdan idzie z rodziną, to nie zaprasza. A Korno nic nie mówił. Nie wiem. Przełaj. No to muszę przemyśleć. Ma kilka propozycji. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten miły wywiad i życzę Wam dużo sukcesów i przede wszystkim 7 watów na kilogram to chyba wystarczy, prawda? Skoro Kuba, Ty tak mówisz, to wystarczy. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia.